roku 54 naszej ery, kiedy Neron doszedł do władzy, Rzym znajdował się u szczytu swej potęgi. Legiony panowały nad imperium rozciągającym się od brzegów Renu po piaski Sahary. Ponad 60 milionów ludzi, 1/5 ówczesnej populacji, rodziła się, żyła i umierała w cieniu rzymskich orłów. 14-letnie panowanie Nerona miało sprawić, że ten złoty okres dobiegł końca. Neron był wyuzdanym ekshibicjonistą, który żył w kazirodczym związku z matką i poślubił swoją przyrodnią siostrę. W chwilach gniewu był w stanie mordować członków własnej rodziny. Jego okrucieństwo, zamiłowanie do przemocy i pobłażanie własnym, chorym zachciankom doprowadziły Imperium Rzymskie na skraj politycznej i ekonomicznej zagłady. Poza tym wszystkim Neron bezlitośnie prześladował chrześcijan, którzy zapamiętali go jako żywe wcielenie zła. Dla nich Neron był antychrystem. Mistrzowie zła. Neron. Neron urodził się 15 grudnia 37 roku naszej ery w Antium. Jego ojciec Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus pochodził ze starej rzymskiej rodziny patrycjuszowskiej. Był okrutny i uzależniony od alkoholu. Kiedyś zdarzyło mu się nawet przejechać rydwanem własne dziecko. Gnejusz zmarł, kiedy Neron miał 3 lata. Przez pierwsze 20 lat swojego życia przyszły cesarz miał żyć pod wielkim wpływem swojej matki Agrypiny. Agrypina była siostrą cesarza Kaliguli. Cechowała ją pycha, ambicja i niewiarygodna wręcz umiejętność przetrwania. Matka Nerona była silną kobietą. Już Rzymianie twierdzili, że zachowywała się jak mężczyzna, co oznacza, że rozumiała politykę i starała się zdobyć rzeczywistą władzę. Jej największym pragnieniem było osadzenie syna na tronie. Ludzie, których musiała poświęcić, by osiągnąć swój cel, nie mieli dla niej najmniejszego znaczenia. Kiedy umarła żona cesarza Klaudiusza, Agrypina rozpoczęła istną kampanię kuszenia. Po krótkim czasie poślubiła cesarza i zaczęła pracować nad przyszłością syna. Kiedy Neron miał 13 lat, przekonała Klaudiusza, by ten go adoptował. Kiedy miał 16 lat, zaaranżowała jego małżeństwo z córką cesarza, przyrodnią siostrą Nerona, Oktawią. Kiedy rosły notowania Nerona, pozycja Brytanika, syna Klaudiusza, stawała się coraz gorsza. Neron był 4 lata starszy, co oznaczało, że w kolejce do tronu miał pierwszeństwo nad przyrodnim bratem. Przyjmując coraz więcej zaszczytnych tytułów, powoli usuwał Brytanika na boczny tor. W 54 roku naszej ery Agrypina zdecydowała, że nadszedł czas, by osadzić Nerona na tronie. Według rzymskiego historyka Tacyta na jej drodze stała tylko jedna przeszkoda – starzejący się Klaudiusz. Długo planowała morderstwo i w końcu nadarzyła się sposobność. Jej ludzie byli gotowi. Truciznę przygotował eunuch Halotus. Podano ją w daniu z grzybów. Klaudiusz przepadał za grzybami. 11 października 54 roku przypłacił swoje łakomstwo śmiercią. Następnego dnia pretorianie ogłosili Nerona cesarzem. W wieku 17 lat stał się panem największego imperium w dziejach świata. Jednak kiedy na ulicach Rzymianie świętowali wstąpienie na tron młodego władcy, Neron zaczął ujawniać swoje perwersyjne upodobania. Za granicami panował spokój, jednak Rzymem raz za razem wstrząsały wyczyny Nerona. Przebrany za niewolnika odwiedzał domy publiczne i tawerny. Razem z grupą przyjaciół okradał sklepy i wdawał się w bójki. Kiedy wydało się, że za wszystkim stoi cesarz, ataki na przechodniów uległy nasileniu. Jako że wybryki te były tolerowane, pojawiło się wiele innych band podszywających się pod przyjaciół Nerona. Nocą Rzym stał się bardzo niebezpieczny. Rosnący apetyt Nerona miał wkrótce znaleźć nowy cel.
Neron nie czuł się bezpieczny. W końcu rodzonym synem Klaudiusza był Brytanik, Neron zaś jedynie adoptowanym. Wielu ludzi uważało, że Klaudiusza zmuszono do adopcji. Neron zdecydował się zamordować rywala, jednak, jak twierdzi jego biograf Swetoniusz, potrzebował metody niebudzącej podejrzeń. Obmyślił plan otrucia Brytanika i to nie z powodu rywalizacji w śpiewie. Miał o wiele ładniejszy głos, ale z obawy, że syn Klaudiusza ma większe poparcie w ludzie. Truciznę dostarczyła mu znana trucicielka Lacusta. Neron rozkazał, by podano ją Brytanikowi podczas posiłku. Po jego śmierci obdarował Lacustę gwarancją nietykalności oraz sporą posiadłością. Zajął się nawet jej uczniami. Po pozbyciu się Brytanika, Neron i jego matka przejęli władzę w Imperium. Ustanawiali prawa, pojawili się nawet na monetach, na których Agrypinę ukazywano jako regentkę. Była zdecydowana utrzymać całkowitą kontrolę nad synem i według Tacyta wiedziała, jak to zrobić. Clavius Rufus podaje, że żądza władzy Agrypiny była tak wielka, iż około południa, kiedy jadło i trunki zaczynały działać już na Nerona, pojawiała się przed swoim nietrzeźwym synem prawie naga, gotowa do kazirodztwa. Towarzyszący im ludzie widzieli nieprzystojne pocałunki i jednoznaczne pieszczoty. Agrypina była twórcą jego sukcesu i chciała, by cały czas o tym pamiętał. Początkowo Neron był jej oczywiście wdzięczny, ale z czasem ta sytuacja zaczęła go męczyć. W końcu doszedł do wniosku, że musi się jej pozbyć. Kiedy nastawienie Nerona zmieniło się z wdzięczności w nienawiść, w jego umyśle powstał potworny plan. Nakazał budowę specjalnego okrętu, który miał się rozpaść po wyjściu w morze. Kiedy okręt był gotowy, zaprosił Agrypinę do swej willi w Bajach. Po miłym wieczorze Neron ucałował matkę na pożegnanie i ruszył w drogę powrotną lądem. Agrypina wsiadła na okręt. Niedługo po wypłynięciu ukryte ołowiane ciężarki przebiły pożycie okrętu, który zaczął tonąć. Jednak Agrypinie udało się ujść z życiem. Kiedy Neron dowiedział się, że jego matka żyje, wpadł w panikę i natychmiast wysłał do niej zabójców. Otoczyli Agrypinę. Pierwszy cios zadał dowódca, uderzając ją w głowę pałką. Kiedy jego zastępca wyciągnął miecz, matka cesarza krzyknęła, odsłaniając pierś: "Wbij go tutaj!" Sięgając po władzę, Neron poświęcił matkę, przyradniego brata oraz ojczyma. Teraz samodzielnie władając Imperium, mógł bez przeszkód zaspokajać swoje wyuzdane żądze. Zadanie cesarza Rzymu polegało na obronie obywateli i granic Imperium. Neron nie interesował się jednak sprawami państwa. Wolał uczestniczyć w wystawnych ucztach, na których popisywał się swymi umiejętnościami aktorskimi. Kiedy Imperium zaczęło chylić się ku upadkowi, Neron zareagował występem na scenie. Podczas swoich popisów grał zarówno role męskie, jak i kobiece. Patrycjusze byli oburzeni. Na ich oczach szargano uświęcone tradycje cesarstwa. Kiedy śpiewał, nikt nie mógł opuścić amfiteatru, nawet z najbardziej naglących powodów. Z tej przyczyny kobiety rodziły na widowni, a ci, którzy nie mogli już wytrzymać popisów cesarza, omijali zamkniętą bramę, skacząc z murów lub udawali zmarłych, których trzeba było przygotować do pochówku. Cienki, zawodzący głos Nerona rozbrzmiewał na scenach Neapolu, Grecji i Rzymu.
Nie wiadomo, co naprawdę myśleli słuchający. Jego popisy zawsze nagradzano gromkimi brawami. Towarzyszyli mu młodzi ekwici, których zadaniem było rozpętywanie burzy oklasków. Pewnego dnia powiedziano mu, iż w Aleksandrii istniała tradycja wywoływania oklasków przez specjalnie wyszkolonych ludzi. Spodobało mu się to tak bardzo, że natychmiast wprowadził ten zwyczaj w Rzymie. Efekt był tak wspaniały, że najwidoczniej nie mógł mu się oprzeć. Publiczne występy Nerona narażały go na rosnącą śmieszność, ale w domowym zaciszu cesarz stawał się coraz bardziej nieobliczalny. Do zaspokajania swoich żądz wykorzystywał każdą część swojego ciała, plugawiąc je w niewyobrażalny sposób. Lubował się także w wynajdowaniu nowych perwersji. Uwielbiał zabawę, podczas której przebrany za dzikie zwierzę atakował znienacka intymne narządy przywiązanych do pali kobiet i mężczyzn. Powoli stawało się jasne, że szaleństwo Nerona wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli. Cesarz zmieniał się w potwora. Jego największym błędem jako władcy było wykorzystywanie zasobów imperium dla swoich własnych potrzeb i narażanie tym samym państwa i jego mieszkańców na wielkie niebezpieczeństwo. W 60 roku naszej ery na skraju Imperium, w prowincji zwanej Brytanią, rzymscy poborcy podatkowi brutalnie napadli władczynię miejscowego plemienia. Kobieta została wychłostana, a jej córki zgwałcone. Był to wielki błąd. Królowa Boudica poprowadziła swój lud i cenów do walki. Podczas powstania ogarniającego całą południową Brytanię, Icenowie i ich sprzymierzeńcy zniszczyli Colchester, Londyn i St. Albans, mordując mieszkających tam Rzymian. W Rzymie Neron wpadł w panikę. Myślał nawet o ewakuacji garnizonu wyspy. Jego generałowie wybrali jednak walkę. Pierwsza wielka bitwa o Brytanię rozegrała się w nieznanym miejscu w środkowej Anglii. 10 tysięcy legionistów dowodzonych przez Swetoniusza Paulinusa stanęło naprzeciw 20-krotnie liczniejszego przeciwnika. Wbrew wszelkim przeciwnościom Rzymianie zwyciężyli. Boudica popełniła samobójstwo. Neron był bezpieczny. Na razie. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej okrutne i nieobliczalne. W 62 roku naszej ery zamordował swoją pierwszą żonę Oktawię, by poślubić kochankę Poppaea. Jakiś czas później pobił ciężarną Poppaea, męczącą go spóźniony powrót z wyścigów rydwanów. Kobieta zmarła. Kiedy wytrzeźwiał, zaczął żałować swego postępku. Pogrążony w rozpaczy, nakazał wykastrować przypominającego mu Poppaea młodego chłopca, Spaurusa, ubrać go w kobiece szaty i upodobnić do zmarłej cesarzowej. Po wszystkim poślubił chłopca podczas ponurej i perwersyjnej ceremonii. W 64 roku naszej ery w Rzymie wybuchł trwający 6 dni pożar. Był to największy pożar miasta w czasach starożytnych, porównywalny do pożaru Drezna podczas II wojny światowej. W tym czasie Neron przebywał poza Rzymem. Mało prawdopodobne, by zagłada miasta naprawdę go ucieszyła. Wielu sądziło jednak, że to sam cesarz podłożył ogień. Nikt nie gasił płomieni. Wszelkie próby udaremniały groźne bandy. Mężczyźni powołujący się na rozkaz cesarza rzucali płonące pochodnie do stojących jeszcze domów. Wielki pożar pozbawił środków do życia setki tysięcy ludzi. Rzymska gospodarka pogrążyła się w kryzysie. Jedynym ratunkiem była dewaluacja pieniądza. Rozwój wypadków wydawał się cieszyć tylko jednego człowieka. Pożar sprawił, że pod zabudowę nadawały się teraz olbrzymie połacie terenu. Cesarz wykorzystał okazję i nakazał budowę nowego pałacu. Prace rozpoczęto jednocześnie w kilku punktach miasta. Powstało wrażenie, że Neron zajmuje Rzym dla siebie i że nie zwraca uwagi na cierpienia mieszkańców miasta. Neron przywłaszczył sobie teren o powierzchni londyńskiego Hyde Parku.
leżący w samym centrum Rzymu. Zbudował tam olbrzymi kompleks pałacowy zwany z powodu pokrywających ściany złotych płytek Domus Aurea, złotym domem. W skład kompleksu wchodziło jezioro otoczone parkiem pełnym egzotycznych zwierząt. Sufity były wyłożone panelami z kości słoniowej. Po ich odsunięciu z góry na gości sypały się kwiaty, a ze specjalnych rur kapały na nich wonności. Główna sala bankietowa była zwieńczona kopułą, która obracała się dzień i noc zgodnie z ruchem ziemi. Kiedy prace budowlane dobiegły końca, Neron stwierdził jedynie: w końcu będę mieszkał jak człowiek. Była to największa budowla Nerona w Rzymie. Trzeba pamiętać, że przed jej bramą stał olbrzymi pomnik Boga Słońca z twarzą cesarza. Był to pozbawiony jakichkolwiek podstaw hołd oddany obłąkanemu władcy, który po jego upadku stał się jednym z wielu powodów potępiania go przez potomnych. W Rzymie plotka głosiła, że Neron wydał rozkaz podpalenia miasta, by zdobyć przestrzeń potrzebną do budowy pałacu. Ludzie przekazywali ją sobie z ust do ust. By odzyskać zaufanie poddanych, cesarz potrzebował kozła ofiarnego. Wpadł na pomysł oskarżenia chrześcijan. Ówcześni Rzymianie oskarżali ich o niebywałe rzeczy, a poza tym był to wspaniały sposób na pozbycie się wyznawców Chrystusa. Każdy wiedział, że chrześcijanin nie zaprze się swojej wiary. Ogłaszając, że ogień podłożyli chrześcijanie, Neron sprawił, że każdy wyznawca Jezusa automatycznie stawał się podpalaczem. Neron traktował chrześcijan z wielkim okrucieństwem. Tacyt podaje, że palił ich żywcem, szczuł psami, wielu ukrzyżował. Wieczorami oświetlał swój ogród żywymi pochodniami. Ataki Nerona były pierwszym przejawem prześladowania chrześcijan w Imperium Rzymskim. Uważa się, że apostołowie Paweł i Piotr byli torturowani i zginęli właśnie za jego panowania. W biblijnym objawieniu świętego Jana znajduje się opis końca świata i ostrzeżenie przed rogatą bestią. Czy chodziło o Nerona? Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to bowiem liczba człowieka, a jego liczba jest 666. W grece i hebrajskim nie istniały cyfry. Ich rolę pełniły odpowiednie litery alfabetu. Imię Neron Cezar, przełożone na greckie Neron Kaisar i następnie na hebrajski, dawało numeryczną wartość równą 666. Według Kościoła Neron był na wskroś zły. Był wcieleniem zła, antychrystem. Usuwając potencjalnych rywali, Neron mordował po kolei członków swojej rodziny. W roku 65 zawiązał się zwrócony przeciwko niemu spisek. Na jego czele stał dawny przyjaciel Nerona, senator Gajusz Piso. W spisek zamieszani byli senatorowie, członkowie gwardii cesarskiej, a nawet nauczyciel cesarza Seneka. Cios miał zostać zadany podczas pobytu Nerona w Circus Maximus, największej arenie Rzymu. Plany spiskowców zdradził jednak pewien niewolnik. Aresztowano ich i jednego po drugim stracono. Piso miał szczęście, pozwolono mu popełnić samobójstwo. Uniknąwszy śmierci, Neron zaczął podejrzewać dosłownie wszystkich. Bez zastanowienia mordował senatorów, oficerów i członków ogólnie szanowanych rodów. Ogólna liczba jego ofiar nie jest znana. Nie ufał przede wszystkim ludziom kompetentnym. Bał się ich, ponieważ wiedział, że nie darzą go szacunkiem.
Pod koniec swoich rządów bezmyślnie skazywał ich na śmierć. Jednym z powodów rebelii legionów w prowincjach był pewnie fakt, że ich dowódcy obawiali się o swoje życie. Rok 68 był rokiem wielkich rebelii. W marcu propretor Julius Vindex poprowadził przeciwko cesarzowi legiony w Galii. Wojska wierne cesarzowi odniosły jednak druzgocące zwycięstwo. W tym samym czasie do poważnego buntu doszło w północnej Hiszpanii. Na jego czele stanął namiestnik Galba. W Rzymie jego ludzie przekupili członków gwardii pretoriańskiej. Kiedy pretorianie odmówili wykonywania rozkazów, Neron wiedział, że jego dni są policzone. Był sparaliżowany strachem. Nie mógł uwierzyć, że jego legiony zwróciły się przeciwko niemu. Nie ufał już nikomu. W końcu zdecydował się na ucieczkę z Rzymu. Był świadom, jaka zemsta czeka go ze strony jego wrogów. Schronił się kilka kilometrów od miasta, w willi jednego ze swoich dawnych niewolników. Planował zmieniać tożsamość i podróżować jako wędrowny muzyk. Jednak ludzie Galby przekonali senat, by ten ogłosił Nerona wrogiem państwa i wydał rozkaz jego niezwłocznego zatrzymania i stracenia. Świadom beznadziejności sytuacji, Neron wyciągnął dwa sztylety i sprawdził ich ostrza. W tym czasie pojawił się jeździec z rozkazem schwytania go żywcem. Pewny swego losu Neron rzekł: w mych uszach rozbrzmiewa tętent rumaków śmierci. A następnie z pomocą swojego sekretarza Apofroditusa wbił sobie sztylet w gardło. Neron nie żył, ale koszmar Rzymian wciąż trwał. Przez cały rok Rzymem targały wojny domowe. Historycy nazwali ten okres rokiem czterech cesarzy. Pierwszy był Galba, zamordowany 7 miesięcy po przejęciu tronu. Potem Oton, zmuszony do popełnienia samobójstwa 3 miesiące później. Jego miejsce zajął następnie Witeliusz, zamordowany w końcu przez nowego cesarza Wespazjana. Późniejsi cesarze starali się zniszczyć pamięć o Neronie. Rzeźbili swoje twarze na pomnikach Nerona, zburzyli nawet Złoty Dom. Jednak legenda Nerona wciąż żyła. Przez wiele lat po jego śmierci pojawiały się plotki, że Neron przeżył. W prowincjach widywano podobno człowieka grającego na lirze i twierdzącego, że był cesarzem Rzymu. Na miejscu jeziora i pałacu Nerona zbudowano olbrzymią arenę. Nazwano ją Amfiteatrem Flawiuszów, ale ludzie zwali ją Koloseum, ponieważ kiedyś stał tak kolosalnych rozmiarów pomnik Nerona. A nikt nie mógł zapomnieć cesarza uważającego się za wcielenie Boga Słońca. Opracowanie Studio Company. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Maciej Gudowski.